25 września w środę. Witam Was, drodzy, i bardzo serdecznie pozdrawiam dziś z Kairu Koptyjskiego. Ale zanim zaproszę Was na krótki spacer po Muzeum Koptyjskim, po fragmencie Kairu Koptyjskiego i po historii Koptów w Egipcie, zapraszam do wysłuchania słowa, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak w Księdze proroka Jeremiasza w 32 rozdziale w 27 wersecie czytamy: Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Zaś u Ewangelisty Mateusza w 28 rozdziale 17 i 18 wersecie te znajdujemy słowa. Gdy uczniowie ujrzeli Jezusa, dali Mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Drodzy, dziś trochę o powątpiewaniu i wbrew temu, co możecie czasem usłyszeć o tym, że kiedy człowiek ma wątpliwości, to oznacza, że traci wiarę w Boga, to ja muszę powiedzieć, że wątpliwości dla mnie są wpisane nie tylko w nasze życie, ale wątpliwości wpisane są również w naszą drogę wiary. Na tej drodze można zwątpić w samego siebie, na tej drodze można zwątpić w innych, można też na tej drodze zwątpić w Boga. I myślę, że Biblia dostarcza nam bardzo wielu przykładów tego, jak ludzie wiary, ludzie Boży musieli radzić sobie z wątpliwościami, które dopadają człowieka w najmniej oczekiwanym momencie. Myślę, że takim dobrym przykładem jest prorok Eliasz, który zwątpił w sens dalszej służby. No bo jaki jest sens dalszej służby dla Boga, jaki jest sens dalszej służby, kiedy nawet ogień z nieba nie jest w stanie przekonać Izraelitów o tym, kto jest jedynym Bogiem w Izraelu, kto jest jedynym Bogiem. No, Eliasz przeżywa duże rozczarowanie i no, wątpi, czy jest jakikolwiek sens dalszej służby. Mamy uczniów po zmartwychwstaniu Jezusa. No, przecież można powiedzieć, cała Wielkanoc jest naszpikowana fragmentami mówiącym o wątpliwościach, jakie towarzyszą uczniom. Nie wierzą w to, o czym mówią kobiety. Nie wierzą w to, o czym mówią ci, którzy wracają z Emaus. Nie dowierzają. A najlepszym przykładem wątpliwości, jakie rodzą się w życiu człowieka, który kroczył za Chrystusem, który chce kroczyć dalej, jest przecież Tomasz, no, który mówi no, takie bardzo drastyczne słowa. No, nie uwierzę, dopóki nie dotknę, dopóki nie włożę palca w mojego ręce, miejsce gwoździ, dopóki nie włożę ręki w bok. Ale ja muszę powiedzieć, że ja dziwię się dzisiejszemu tekstowi, który przed chwileczką usłyszeliście, dlatego że uczniowie, ci, którzy towarzyszyli Jezusowi, mają przed sobą tego, który zmartwychwstał. Mogą go dotknąć, mogą z nim porozmawiać, mogą przebywać w jego obecności, jak czytamy, niektórzy powątpiewali. To tylko świadczy o tym, że wątpliwości mogą dopaść człowieka w najmniej oczekiwanym momencie. Nie da się przygotować na wątpliwości, nie da się zrobić planu wyprzedzającego, bo tak naprawdę jedynym, który jest w stanie prowadzić człowieka przez wątpliwości, jest Bóg, jest Jezus. On tak czyni z Eliaszem, on tak czyni z uczniami, kiedy nie dowierzają w Jego zmartwychwstanie. On tak czyni z uczniami, kiedy żegna się z nimi. Zawsze pokazuje, że jedyne wyjście z wątpliwości to pójście dalej. To pójście pomimo wątpliwości, nie zakłamywanie, że nic się nie dzieje, nie zakłamywanie, że nie ma żadnych wątpliwości, ale pójście dalej w wierze, że za moimi wątpliwościami jest coś dalej i więcej. I drodzy, dopóki jesteśmy na tej ziemi, po tej stronie rzeczywistości, wątpliwości zawsze będą nam towarzyszyły. Ale po tej stronie rzeczywistości zawsze też będzie towarzyszył nam Jezus Chrystus i Jego Słowo, które chce nas prowadzić do prawdziwego życia. Do życia, gdzie nie będzie wątpliwości, nie będzie smutku, nie będzie łez, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci. Do życia w Jezusie Chrystusie. Za chwilę zaproszę Was na krótki spacer po Muzeum Koptyjskim, a ja napiję się teraz tego, co najlepsze na upały, czyli gorącej herbaty z miętą. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Drodzy, witam Was teraz w Muzeum Koptyjskim w Kairze. A kim są Koptowie? No, Koptowie to chrześcijanie, którzy mieszkają w Egipcie, a którzy nie przyjęli wszystkich uchwał Soboru Chalcedońskiego. W związku z tym nazywamy ich monofizytami. Można powiedzieć, którym nie było lekko. Po odrzuceniu uchwał Soboru Chalcedońskiego byli prześladowani przez cesarzy bizantyjskich.
Natomiast następnie dostanie się pod panowanie władców muzułmańskich i pomimo tego, że no, mogą wyznawać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, no to wiąże się to jednak mimo wszystko z różnego rodzaju obciążeniami. Tak więc we współczesnym Egipcie dzisiaj Koptowie stanowią kilkanaście procent społeczeństwa. Są taką bardzo wyraźną grupą społeczną, bardzo mocno przywiązaną do kościoła, do tradycji. A muzeum, w którym się znajdujemy, no jest próbą zebrania tej tradycji koptyjskiej, która ulegała zagładzie w tym świecie muzułmańskim. Stworzono muzeum koptyjskim, w którym pozbierano różne fragmenty z klasztorów, bo przecież musimy pamiętać, że Egipt to kolebka monastycyzmu. Egipt to kolebka ruchu pustelniczego. Więc w całym Egipcie mieliśmy bardzo dużo miejsc, w którym były klasztory, w którym były pustelnie. Wiele z nich, czy zdecydowana większość z nich dzisiaj już nie istnieje i z nich pozbierano te różne fragmenty. Ale też Muzeum Koptyjskie to wspaniała kolekcja ksiąg, Biblii, szat liturgicznych, w które Kościół Koptyjski jest bardzo bogaty. Taką ciekawostką jest to, że słowo Kopt i Egipt pochodzą najprawdopodobniej z tego samego źródła. W Kościele Koptyjskim językiem liturgicznym jest język koptyjski. Język, który no, można powiedzieć jest spadkobiercą języka faraonów. Przecież w całym Egipcie dziś mówi się w języku arabskim. Ale niestety no, trzeba powiedzieć, że jest to trochę język martwy. Pozostał w liturgii, natomiast nie posługują się nim ludzie już. W związku z tym, kiedy jesteście w kościele koptyjskim, zobaczycie monitory, na których wyświetlana jest liturgia już w języku arabskim. Dlatego jeśli będziecie kiedyś w Kairze, bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia Muzeum Koptyjskiego. A teraz, drodzy, czas na szybki spacer po muzeum.